Dzień dobry, dzień dobry. U mnie zmiana dekoracji. Te wrząsy, które miałam w koszyczku, już się zaczęły sypać, także już je wyrzuciłam. A dalej mam jeszcze dynię. Mech wygląda też jak nowy. I tak to teraz wygląda. Myślę, że spokojnie postoi jeszcze aż do adwentu. Za to tu się nic nie zmieniło. Tak jak było, tak też jest. Przy okazji chcę Wam jeszcze polecić szampon, który używam niedawno, od niedawna. Only Bio, szampon nawilżający. On jest dla suchej, podrażnionej skóry głowy. Ja co prawda nie mam suchej, podrażnionej skóry, ale chodziło mi o to, żeby on miał takie właśnie bardzo łagodne działanie myjące, bez SLS-ów, żeby nie przesuszał włosów, nie niszczył ich, bo po rozjaśnianiu zauważyłam, że moje włosy są w trochę takiej gorszej kondycji i one mi nie wypadają, ale one mi się łamią. Także teraz właśnie staram się tutaj zapobiegać temu łamaniu. Jak widzicie, on ma tutaj różne substancje nawilżające, bardzo łagodne. Tu jest pokazany sposób mycia tym szamponem. Ja myję normalnie, tak jak każdym szamponem. I moje włosy są teraz naprawdę w lepszej kondycji. I też z tej samej firmy mam maskę i to jest maska do włosów wysokoporowatych. Takie włosy właśnie mam. Jak widzicie, tutaj jest olej lniany, olej z pestek winogron, olej z czarnuszki. Świetny skład, 98% substancji pochodzenia roślinnego. Maska jest taka gęsta, jest treściwa, bardzo ładnie tak nawilża włosy. Mam wrażenie też, że jest miękcza, wygładza, są cały czas podatne na modelowanie, na stylizację, natomiast właśnie nie są już takie suche, nie puszą się, nie łamią, bardzo przyjemna maska, a poza tym te kosmetyki kosztują naprawdę niewiele, można je kupić, myślę, że w każdym Rossmanie, także bardzo, bardzo polecam, naprawdę fajna rzecz. I mój dzisiejszy obiadek, gulasz warzywny, tutaj jest dynia Hokkaido, pieczona w piekarniku, potem dodana do gulaszu. Jest tutaj też cukinia, cieciorka, troszeczkę papryki, doprawione jest to wszystko trzema ząbkami czosnku, znaczy takie cztery porcje, trzema ząbkami czosnku i dużo curry, także jest rozgrzewające, aromatyczne, naprawdę pyszne. I proste do zrobienia. Witam Was ciepło w kolejnym filmiku i na początku chciałam Was od razu przeprosić, że w niedzielę nie było filmu, ale po prostu się nie wyrobiłam. W sobotę rano pojechaliśmy na nasze cmentarze, żeby posprzątać gruntownie groby. Potem to wiecie, takie zwykłe czynności kobiece w wolny dzień, czyli tam pranie, gotowanie, sprzątanie, a wieczorem po prostu już byłam padnięta. Troszkę też sobie nadwyrężyłam kręgosłup, także też chciałam troszkę odpocząć. Tym bardziej, że na drugi dzień, czyli w niedzielę, czekało mnie 9 godzin pracy, także przeleciało to wszystko błyskawicznie. No ale dzisiaj już udaje mi się, jestem, nagrywam 2 listopada, czyli tradycyjnie, tak jak najczęściej, dzień przed opublikowaniem filmu. A dni teraz, te poniedziałek i wtorek minęły mi bardzo szybko. Przyjechała po 2,5-miesięcznej nieobecności w domu do nas córka. No, nas przede wszystkim przyjechała w odwiedziny do dziadków na cmentarze. Nie widziałyśmy się 2,5 miesiąca. I wiecie, tak co prawda rozmawiałyśmy prawie codziennie telefonicznie, ale to już nie to samo. Także ten czas właściwie taki poświęciliśmy sobie nawzajem. No i oczywiście również wizytom na cmentarzach i takim balansowaniem między tymi, których już nie ma z nami, a nami. Bo nie wiem, czy Wy też tak macie, ale wszystkich świętych to jest taki czas, kiedy wspominamy naszych najbliższych, chociaż my ich tak wspominamy nie tylko przy tej okazji, bardzo często gdzieś tam jakoś odwołujemy się i wspominamy ich również, ale to jest też taki czas, kiedy ja na przykład bardzo doceniam wszystkich tych, których mamy jeszcze przy sobie, bo życie jest bardzo kruche i różne rzeczy mogą się z nim wydarzyć, także też poświęcamy ten czas sobie nawzajem. A tak co do wszystkich świętych, osobom, które oglądały ostatni mój filmik, gdzie mówiłam tam, że nie wiem, czy nie ukradną złodzieje dalszych płyt,
Ukradli. Dwóch płyt dodatkowych, kolejnych nie ma. Nie będziemy, myślę, już uzupełniać. Po prostu zostawimy tak, jak jest. Wyłożymy kamieniami. Kamieniami próbowaliśmy z mężem wyłożyć, ale powiem Wam szczerze, że narobiliśmy się niesamowicie, bo to trzeba było te folie przewieźć, przyciąć. Zrobiliśmy to. Wory też kamieni wysypaliśmy. I jak wysypaliśmy, popatrzyliśmy na te kamienie, popatrzyliśmy na siebie i mówimy, zwijamy je. Bo wiecie co? Wyglądało to jeszcze gorzej niż przed wysypaniem. Te kamienie były po prostu takie jasne, białe i tak jakoś się bardzo mocno tutaj oznaczały. A poza tym mąż mówi, słuchaj, przyjdzie ktoś w nocy, weźmie tę folię, kamienie przysypie i też ich nie będziemy mieli. Także usunęliśmy, na razie ziemia jest tylko przygotowana. Zobaczymy, bardzo możliwe, że wyłożymy zielonymi gałązkami na zimę. A potem zobaczymy, co będzie dalej. A już tak pozostając przy tych tematach około cmentarnych, to muszę Wam powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która mnie zdziwiła i powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie. A jak już przychodzi ten Dzień Wszystkich Świętych, to często gdzieś tam w różnych miejscach, w jakichś tam artykułach i w komentarzach pod różnymi postami i też takich, na przykład właśnie w wypowiedziach twórców kabaretowych na przykład, czy w różnych innych jeszcze miejscach, pojawia się wyśmiewanie tych osób, które przychodzą te święta, wiecie, wystrojone i bardzo często się mówi o tym, że ubierają te swoje, zakładają na siebie te swoje futra i tak dalej, w tych futrach po tych cmentarzach chodzą. I ja też trafiłam na Facebooku, właściwie nie ja trafiłam, tylko mnie trafiło, bo to był jakiś taki post sponsorowany, jakiś tam młody kabareciarz, którego nie znałam. I tak sobie tutaj kliknęłam, jak to już mi było na mojej tutaj ścianie na Facebooku i było nawet dość zabawnie. To była taka rozmowa pomiędzy właśnie mężem i żoną. Mąż się tutaj odstawił na cmentarz, żona przyszła w byle jakim płaszczu i tam w czapce wciśniętej na głowę. No i właśnie ta żona jakby tutaj w tym dialogu wyśmiewała się z tych wszystkich, którzy w tych futrach czy tam inny sposób, że się wystroili na groby przyszły. Bardzo tak ostro komentowała. I najśmieszniejsze było, znaczy najdziwniejsze, to właśnie nie było śmieszne, to było dziwne. Było dla mnie to, że wszystkie prawie komentarze, a było ich naprawdę kilkaset, pod tym właśnie skeczem, to były żartujące, nabijające się właśnie z tych wszystkich osób, które przychodzą na cmentarz elegancko ubrane albo w tych nieszczęsnych futrach. O nieszczęsnych futrach za chwileczkę jeszcze powiem. Natomiast prawie nikogo nie było, kto by w jakiś sposób zaznaczył, że to właśnie nie te osoby, które wystroiły się na cmentarz przychodzą, robią coś złego, coś takiego, co można w jakiś sposób też wyśmiać, czy przez ten śmiech napiętnować, ale właśnie te wszystkie osoby, które stoją przy grobach i obrabiają tutaj pewne części ciała wszystkim, kogo widzą dookoła. Tym bardziej, że tak naprawdę, wiecie, zwracanie uwagę na czyjś wygląd, na jego ubiór, a zwłaszcza komentowanie tego ubioru, to jest dla mnie takie słabe tak naprawdę. Tym bardziej, że wiecie, to też jeszcze pokazują mi takie różne komentarze a propos właśnie tych futer, jak my ludzie jesteśmy podatni na sugestie. Nie wiem, czy się na zgodzicie, ale futer, takich futer, jak my sobie to gdzieś tam w głowie mamy, tym, wiecie, tych faktycznie drogich, tam gdzie czuć pieniądz, nie? Tych wszystkich takich lisów sztucznych, czy tam innych jeszcze nutri, czy norek na przykład, to ich bardzo długo, dawno na cmentarzu nie widziałam. I owszem, pamiętam z mojego dzieciństwa, że zarówno moja mama, jak i wszystkie moje ciotki, jak i ja w pewnym momencie miałyśmy na sobie te futra, ale to było spowodowane przede wszystkim tym, że wtedy były czasy, kiedy było po prostu bardzo zimno. I wizyta na cmentarzu wyglądała też moim zdaniem troszeczkę inaczej. Większość ludzi, myślę, które przyjeżdża dzisiaj na cmentarz, przyjeżdża i nie spotyka się tam na tym cmentarzu w takich dużych, wielkich, rodzinnych grupach. No, nasze więzi rodzinne w dzisiejszych czasach się tak naprawdę rozluźniły. Bardzo często przy tym grobie spotykamy dwie, trzy osoby, czasami nawet nikogo. I tak naprawdę przyjeżdżamy do grobu, zapalamy świeczki, modlimy się, chwilkę
chwilkę tam postoimy, popatrzymy i idziemy dalej. A ja pamiętam czasem mojego dzieciństwa, że takie spotkania przy grobie, takie spotkania na cmentarzu czasem trwały 2 godziny, czasem trwały jeszcze dłużej. Myśmy objeżdżali wtedy 3 cmentarze będące w odległości 30 mniej więcej kilometrów od siebie i po tych 3 cmentarzach, po tych 6 powiedzmy plus minus godzinach na dworze, no to ja już nóg nie czułam, było tak strasznie zimno i te futra po prostu nas chroniły. A poza tym, co tu dużo mówić, jak człowiek chciał się jakoś ładnie ubrać, no to wtedy w tych sklepach tak dużo tych rzeczy nie było, także futro było ponadczasowe, to futro było w tej szafie i rzeczywiście też się przydawało i na różne okazje, czy to do kościoła, czy na święta, czy w gości, to nieszczęsne futro albo jakiś tam płaszcz z kołnierzem z lisa był zakładany. Dzisiaj noszenie futer tych takich właśnie drogich, prawdziwych, naturalnych, myślę, że już bardziej jest takim obciachem niż czymś, co rzeczywiście pokazuje, że ta osoba to ma ten pieniądz. I ja takich futer nie widzę na cmentarzach. I wiecie, powiem Wam, że po tym sketchu dopiero we mnie się gdzieś tam zapaliła taka lampka, że co ludzie robią na tym cmentarzu? Nie przychodzą do swoich bliskich, nie przychodzą się pomodlić, ale no patrzą na tych, kto jak wygląda, co na tym grobie stawia. I ja wiem, że to jest takie troszeczkę może naiwne z mojej strony, ale nie robiąc tak naprawdę, no to ja tego nie zauważałam. Nie wiem, jakoś tak właśnie w tym momencie mi się wydaje, że bardzo łatwo kierować nami i nawet w takich drobnych rzeczach, no właśnie o, znów będą te futra pokazywać na cmentarzu, gdzie tych futer od kilkunastu lat prawdopodobnie już na tych cmentarzach nie ma. To jest takie pokazywanie, że bardzo łatwo nam coś zasugerować i my w to wierzymy. I my jakby tę plotkę, tę myśl, która nie jest prawdą, dalej podajemy. Także tak chyba warto tutaj gdzieś pomyśleć i jeszcze się nad tym wszystkim zastanowić. Także dzisiaj krótko, także bardzo Was przepraszam. Więcej takiego mojego gadania niż czegoś ciekawszego, ale te ciekawsze rzeczy też będą. Tylko muszę w jakiś sposób jeszcze wrócić w tej chwili do dalszego takiego mojego działania. Zapraszam Was serdecznie na filmik niedzielny, a w tym filmiku niedzielnym pokażę Wam bardzo fajne 2 swetry, 1 sukienkę i stylizację z tymi ubraniami. Do zobaczenia!